masz tak ten, nie? Gubię się w tym. Dobra, jest ja. Patrz, gdzie masz dziurkę. Gdzie jest pierwsza od dziurki. No. Co powiedzieć? Jesteśmy przed siedzibą Stowarzyszenia Łączy Nas Łowisz. Pan Krystian Ciepiński. Organizujecie się, aby pomóc migrantom, uciekinierom z Ukrainy. Proszę powiedzieć, co się w tej chwili dzieje, bo widać, że montujecie regały, przygotowujecie się do zbiórki, prawda? Tak, w tej chwili przygotowujemy przestrzeń, która będzie umożliwiała nam zgromadzenie darów przekazywanych przez mieszkańców powiatu łowickiego. Ale nie tylko, bo sygnały, które do nas docierają poprzez Facebooka, pozwalają przypuszczać, że ta nasza zbiórka będzie miała szerszą skalę, bo odzywają się nie tylko mieszkańcy powiatu, ale też i naszego powiatu, ale też i mieszkańcy Sochaczewa i innych miejscowości. Dzisiaj zaczynamy od godziny 15, żeby móc tutaj w odpowiedni sposób segregować dary, bo lista jest u nas udostępniona na Facebooku i to jest naprawdę bardzo szeroka pula kategorii produktów. No musimy przygotować tutaj regały i mamy bardzo dużo kartonów, które będziemy też odpowiednio oznakowywać i w dalszej kolejności przekazywać w taki sposób, by mogły dotrzeć na granicę. Mamy kilka możliwości, które bierzemy pod uwagę. Pierwsza z nich to przekazywanie przy współpracy z łowickim PCEK-iem do łódzkiego, wojewódzkiego PCEK-u. Druga opcja to współpraca z organizacjami pomocowymi z Warszawy. A trzecia, ta taka, która najbardziej chodzi nam po głowie, ale tutaj musimy jeszcze parę tematów dograć, to dostawa bezpośrednio na granice przy udziale busów łowiczan. Bardzo licznie łowiczanie odpowiadają. Właśnie chciałem się o to spytać, jak duży jest odzew w ogóle na waszą inicjatywę? Czy macie dużo telefonów, dużo nie wiem, na Facebooku kontaktów, ludzie się jakoś angażują, chcą się zaangażować? Odzew jest nadspodziewanie duży, nie tylko pod względem chęci przekazywania darów, ale także i dostarczania już bezpośrednio na granicę przy udziale prywatnych busów. Osób, które do nas w tym zakresie się odezwały, mamy już 5, ale też i osoby, które chcą tutaj dyżurować, bo będziemy dzielić się na dyżury od godziny 15 do 20 każdego dnia, począwszy od dziś do odwołania. To nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia, ale to po prostu mieszkańcy, którzy poczuli taką potrzebę. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nas dołączyć, oczywiście zapraszamy, proszę się do nas odezwać za pośrednictwem fanpage'a Łączy Nas Łowicz. Czekamy na Was. Nowy Rynek 18 to jest ta część tak zwana, ja to tak określam, ta część, gdzie jest jubiler. Łatwo ją namierzyć. Zresztą tutaj też będzie wywieszona flaga Ukrainy. Pomagamy i liczymy na Was. W tej sytuacji musimy się jednoczyć i wszystkie ręce na pokład. Dziękuję bardzo. Dziękuję.